Witamy Państwa. Kolejny film, który jest wywołany przez widzów. Akurat do mnie docierają różne maile, ale najczęściej chcecie znać stanowisko względem różnych spraw. Co niepocentyzm ma na przykład na ten temat, czy inny temat i tak dalej. Dzisiaj wszystko się wzięło od takiego jednego maila, gdzie jeden z widzów podesłał go. To był film o tak zwanych niejedzących i niepijących. A więc był ten film przedstawiony, przedstawiał Europejczyków, taoistów, Chińczyków, Hindusów, którzy nie jedli i nie pili. No i teraz Państwo też, wysyłając taki film, no, zastanawiacie się, jaka to jest przyczyna. Czy niebocentryzm ma jakieś wyjaśnienie na tę kwestię? Jak najbardziej ma, słuchajcie. Niebocentryzm, pytanie, na co nie miałby wyjaśnienia. To jest tylko kwestia czasu. I tak samo w tej sprawie. Czyli ten film, ja tutaj Państwu nie będę go linkował, żeby nie robić reklamy Hindusom, Bretarianom, jakiejś tam Australijce, która pisze książki i na ten temat, że można nie jeść, nie pić i tak dalej. Ona sama robi jakieś tam, też było w tym filmie pokazane, ona występowała, gdzie miała taki pewien okres 21 dni, gdzie tam po pierwszym tygodniu coś tam się chyba nie jadło, czyli nie piło, nie jadło, a później dopiero ewentualnie coś tam piło. Ja tych szczegółów nie znam z tego filmu, ale w każdym razie byli też Europejczycy, Austriacy, Niemcy. Oni wszyscy nie jedli, nie pili, występowali w tym filmie. Przeszli przez tą inicjację i tak opowiadali. Podpięto ich do badań nieinwazyjnych. I jak przez 10 dni on, akurat w tym przypadku był chyba Austriak, czy też Niemiec, oni nie jedli i nie pili. O, no i robiono im badania, okazało się, że bardzo zdrowi byli, jak najbardziej. Nic nie jeść, nic nie pić i być bardzo zdrowym. No ale słuchajcie, doszło do tego, że czas mijał. Ten film obejrzałem, zacząłem pewne rzeczy sfrezować, no i odpowiedź na to przyszła zupełnie jakby nam podsunięto. Podsunięto nam jakby odpowiedź, może nie tyle odpowiedź, co jakby naprowadzono nas na odpowiedź. Niechcąco. Otóż, jeżeli ktoś nie je i nie pije, a na przykład niektórzy Hindusi, Bretarianie, to w ogóle nie jedzą, nie piją, w ogóle to jest out. Gdzieś tam udaje się w góry 40 lat, potrafią nie jeść, nie pić i medytować. Na przykład tacy. I oni się tam konkretnie nazywają Bretarianie, tak zwani wędrowni mnisi. Oczywiście tu niektórzy powiedzą, że coś znają takich, którzy patrzą w słońce. Akurat tamci nie patrzyli w słońce, a więc nie musisz patrzeć w słońce, ale też nie jesz i nie pijesz. Mało tego. W tym całym jakby ciągu informacji mamy też z Rosji jakieś doświadczenie. Też była taka jedna pani, która tam od 2000 roku już nawet nie piła. O, w ten sposób. A więc widzimy, że to jest fakt. Ale w jaki sposób nas jakby naprowadzono? Znaczy film też częściowo naprowadził, ponieważ taoiści nazywali to energią. Oni taoiści nazywają to energią. No zaraz dojdziemy do tego przykładu z Niemiec. I to jest taki ogólnoświatowy przykład, ponieważ tam tych kandydatów, wyznawców, to jest 80 tysięcy na świecie. Takich właśnie, powiedzmy, którzy się zajmują właśnie tą energią. I teraz chodzi głównie o to, że
co się stało po prostu w tym filmie. Ta Australijka pisze książki, są inicjacje, wszystko w porządku. Teraz Austriak, Niemiec, naukowiec, jakiś pracownik nauki, występujący właśnie w telewizji, nawet oficjalnej, właśnie on też nie je, nie pije, chyba że albo pije, to już tych szczegółów nie znam dokładnie, ale w każdym razie nie je, na je teraz czym się żywi. No więc taoiści powiedzieli, że to jest, że oni mają tak zwaną energię chi. I są tacy, co na stadionach potrafią tą energię chi przekazywać tym wszystkim adeptom, którzy nie jedzą i nie piją. I potrafią właśnie jakby wprowadzać tą energię chi w stan bigu. To dokładnie tak taoiści to nazywają. Stan bigu. Czyli wtedy nie potrzebujesz jeść, pić i jesteś szczęśliwy. Mało tego, wspólny mianownik ma jeszcze coś, że te wszystkie osoby, które tam były badane nieinwazyjnie przez lekarzy, to były całe okresy, 10-dniowe, 20-dniowe. Co się tutaj okazało, że oni wszyscy byli ekstra zdrowi. Oni w ogóle mieli rewelacyjne wyniki zdrowotne. A więc też, jak widzimy, ta energia ma element tak zwany uzdrawiający. No oczywiście ktoś by od razu pomyślał, no oczywiście, że to jest boska energia. No i oczywiście pierwsze takie myślenie mogłoby być, że to jest boska energia. A jak ją inni nazywają, na przykład New Age'owcy, energią ze źródła? Tylko jakiego źródła? No dobrze, zaraz do tego wszystkiego powoli dojdziemy, bo wszystko sprawa się jakby oparło o Niemcy. No i tam był taki pan, zmarł w 1955 roku, jego wewnętrzne organy zostały spalone. On twierdził, że będzie mógł na stadionach 20 tysięcy ludzi i on tą energię będzie rozsyłał. Będzie takim pośrednikiem jakby od Boga, że ta energia do niego przychodzi i jak będzie jej za dużo, to on ulegnie samospaleniu. Oczywiście jego z czasem umarł, jego wewnętrzne organy zostały spalone i on umarł. No i teraz sprawa wyszła, no to pytanie, co to za energia, która powoduje samospalenie, ale ona, proszę zwrócić uwagę, ona też jest na tyle inteligentna, że ona potrafi uzdrawiać. Nawet jeden z łosów dusz to nam kiedyś też powiedział, ten z zeszłego roku, czyli nie zeszłego roku, tylko z... No dobrze, z zeszłego roku, ten łowca dusz nam powiedział, że tą energię, gdyby można było nią operować, to ona też może uzdrawiać. O, proszę bardzo, już mamy jakąś tam energię, nie? A więc jeżeli nie jesz, nie pijesz, no to żywisz się energią. To teraz pytanie, skąd ją bierzesz? No to więc tu powstaje cały problem. Pytanie, gdzie to jest to źródło tej energii? Oczywiście na każdy by mógł sobie pomyśleć, no jak to jest energia od Boga. No dobrze, tylko pytanie od jakiego? To jest energia tak zwana czarna. Ona jest przetworzona. Ona jest, to jest zwana energia przestrzeni, tej dookoła nas. Ona zostaje przetworzona na tak zwaną energię, którą można nawet uzdrawiać. I szereg egzoteryków, tak zwanych uzdrawiaczy, właśnie taką energią operuje, uzdrawiając i czerpiąc niezłą kasę. Natomiast tu chcemy przy okazji tego filmu powiedzieć o doświadczeniach jednej naszej znajomej, która przez 15 lat właśnie to znaczy pobierała tą energię od jednego bioenergoterapeuty. No i tutaj, ponieważ Wiola miała z nią do czynienia, tutaj bezpośrednio opowiedziała nam swoje doświadczenie, nawet wręcz chciała, żebyśmy to doświadczenie opowiedzieli dla przestrogi, dla innych. Dlatego teraz oddam głos tutaj, żeby to doświadczenie Wiola nam opowiedziała właśnie tej osoby, która właśnie żywiła się taką energią od bioenergoterapeuty. Czyli to jest ta energia, jakby to powiedzieć, mówiąc językiem taoistów,
to jest energia chi, życiowa podobno. Ale my zaraz do tego dojdziemy, ale musimy posłuchać tego doświadczenia, bo inaczej byśmy po prostu tutaj byli trochę gołosłowni. Prosimy. Witam. Ta osoba, może ja sprostuję, ona przez 15 lat, to nie przez 15 lat pobierała tą energię, natomiast na pewno przez jakiś tam krótszy okres, natomiast ona miała do czynienia z tym bioenergoterapeutą przez 15 lat. Tak. Jakie ona mi powiedziała, jakie miała doświadczenia w związku z tym? Czy ogólnie bioenergoterapeuta przyjmuje u siebie, on jest dość znany w Polsce, przyjmuje u siebie celebrytów naszych polskich. Polskich celebrytów, tak. Tak, oni są uzależnieni od tego człowieka, znaczy właściwie to nie człowiek, od tej osoby powiedzmy. Tak. Uzależnieni są od niego ci celebryci i non-stop są pod telefonem. Tak też i ona przez jakiś pewien okres czasu, to już było chyba na końcówce tej znajomości, bo przez długi czas była przez niego uwiązana na smyczy, bardzo krótkiej. Zaczął podawać jej właśnie tą czarną energię. Ona przy tym czuła niesamowitą euforię. Mało tego. Oczywiście ona jadła i piła. Tutaj nie było mowy o tym, żeby ona się żywiła tylko tą czarną energią. Innego. Tylko to jest ten sam rodzaj energii, tylko że inaczej wykorzystana. Tak. Przez ten okres czasu, kiedy pobierała od niego tą energię, nie chorowała. Czuła się wspaniale, była wręcz w euforii. Ona ją czuła fizycznie. Na tyle ją uzależnił od siebie, że kiedy miała spadek tej energii w sobie, ona miała dawać mu jakoś tam znać przez telefon i on wtedy jej znowu podawał. Słuchajcie, uzależnił ją na tyle, że ona była uzależniona, rozumiem, od tej energii, od tego właśnie gostka. Z tym, że u niej to nie trwało dość długo, więc ona w tym momencie zorientowała się, że coś tu jest nie tak. I zaczęła powoli zrywać kontakt z tą osobą. Natomiast z jej relacji wynika, że na przykład celebryci, którzy też byli mocno z nim związani, korzystali właśnie z tej energii przez 15 lat. Co najmniej. Chcę jeszcze zaznaczyć, że pobierając tą energię, ludzie odczuwają ją fizycznie. Czują się znakomicie, są zdrowi, są w euforii, są bardzo szczęśliwi i są bardzo zachłanni na tą energię. Ponieważ ona im daje jakieś, powiedzmy, szczęście i zadowolenie. Nie martwią się też niczym i myślą tylko o tym, żeby znowu dostać tej energii. No to na razie tyle z mojej strony. W porządku. Czyli mamy tutaj jeden przykład. Teraz powiedz, ponieważ jeden z tych, teraz nam opowiedz takie nasze doświadczenie w tym temacie, kiedy mieliśmy w zeszłym roku do czynienia z jednym z łowców dusz. I co on ci powiedział, ten łowca dusz? Właśnie odnosi od tej energii. Tylko myśmy jeszcze nie wiedzieli, że to jest czarna energia. No jeszcze nie wiedzieliśmy. Jeszcze w ogóle nie wiedzieliśmy. Nie? Zacznijmy od tego. Nie wiedzieliśmy, że to jest czarna energia. No dobra. To teraz co on tutaj ci obiecał? Nie? Nie no, on powiedział, że to jest inteligentna energia. Tak. Że ona nikomu nie zrobi krzywdy. No, tak. Nie wspomniał o tym, że można przez nią ulec samospaleniu. Bo jeśli Państwo sobie wejdziecie na internet i wpiszecie sobie przypadki samospalenia, no to zobaczycie, co tam jest napisane. Ludzie się palą wewnątrz, natomiast wszystko wokół nich, czyli łóżko, pościel, nie jest spalone. To są naprawdę bardzo niebezpieczne, dziwne, niebezpieczne i bardzo dziwne przypadki. Z tego co pamiętam, łowca dusz mówił, że można w świecie mentalnym niszczyć tą energią różne rzeczy.
w świecie demonicznym. Władza, a więc już takie pojęcie władzy jest, nie? Że już coś, że o, złapałeś Pana Boga za nogi, o coś w tym stylu. Czyli tak to rozumiem, tak to było. No tak, oczywiście. Chcę coś powiedzieć na temat energii od z pałacu. No teraz mamy jakby drugą stronę medalu, energia z pałacu. No dobrze. Ponieważ wiemy, i to przynajmniej z dwóch miejsc, a nawet trzech, że energię czarną odczuwa się fizycznie. Ona niektórym pulsuje w głowie, w twarzy. Oni ją czują fizycznie, jak ona wchodzi w nich. Wprowadza ich ona w taki stan ekstazy, euforii. Oni są zadowoleni i są naprawdę bardzo zachłanni na tą energię. Oni potrafią cały dzień ją pobierać, jeśli ktoś potrafi sam sobie ją pobierać. Akurat ta osoba związana z tym bioenergoterapeutą nie potrafiła sama pobierać, natomiast dostawała ją od tego osobnika. A na temat energii od ojca z pałacu, tego co mieszka w kuli. Tej energii się w ogóle fizycznie nie odczuwa. Jeśli pobieramy ją mentalnie, my jej nie czujemy, że ona wchodzi w nas. Nam się może nastrój poprawić ze względu na to, że się poczuje... Po jakimś czasie, tak. Nie od razu, uważaj, to jest bardzo ważne, nie od razu, po jakimś czasie, może to być pół godziny, godzina, dopiero nam się może nastrój poprawić o coś takiego. Dostaje się takiego kopa, w cudzysłowie, do działania. Właśnie, po co ta energia ma być nam dana od spałacu, jeżeli ją prosimy? W konkretnym celu. A więc dostaje nam albo dla zrozumienia jakichś kwestii, z którymi sobie no, nie radzimy, powiedzmy, staramy się coś zrozumieć. Po to dostajemy, po to, żeby było zrozumienie i po to, żeby na jakąś drobną, na krótki czas się lepiej na przykład poczuć i tak dalej, ale to jest bardzo krótkotrwałe. To nie jest, zaraz powiem, dlaczego to jest krótkotrwałe, a nie dlaczego to jest na przykład na długotrwałe. Kiedy była energia z pałacu, kiedy pałac był włączony, to ludzie żyli wiecznie. Czyli to była energia życiowa. To nie jest ta energia, którą dzisiaj pobierają, co niektórzy i nawet uważają, że oni mogą nauczyć innych ją pobierać. O, w ten sposób. To nie jest to. Energia z pałacu, poza tym energię na przykład ja, energię z pałacu, jeżeli komuś zapodaję, to jest biały taśmociąg, gruby na 20-30 cm, leci w przestrzeniach, ja to widzę, no jest gruby gdzieś na 1,5 cm. Gdzieś takiej szerokości, a więc na 1,5 cm. Ale tak jak mówię, tak powiedziałem wcześniej, służy to konkretnym jakimś celom, głównie zrozumieniu danych kwestii. Ponieważ no, ludzie pewne rzeczy nie rozumieją, ewentualnie starają się zrozumieć, a więc takie rzeczy można, powiedzmy, jak się samemu chce takiej energii od ojca, to się otrzymuje w konkretnym celu, czyli najczęściej to chodzi o zrozumienie. Ponieważ z tym są problemy. Najczęściej są właśnie problemy ze zrozumieniem, ale po to jest ta energia, żeby właśnie to wyjaśnić sobie. Ale również, tak jak Państwu mówiłam w poprzednich filmach, ta energia jest niezbędna do pobudzenia pola serca i traktowania tą energią szyszynki. Czyli ta tak zwana winda, o której mówiliśmy. Tak, ta energia, o windzie. Tak. Ta energia jest nam bardzo potrzebna do tego. Natomiast zauważcie Państwo, że my zawsze mówimy, że trzeba adresować. Trzeba adresować. I jeśli chcemy pobierać właściwą energię, tą życiodajną, to musimy zaadresować, poprosić przede wszystkim tego, który mieszka w kuli, i zwizualizować sobie, że ta energia idzie z pałacu. Bo jeśli nie zaadresujemy, to wtedy jesteśmy narażeni na czarną energię. Tak jest. No i tutaj teraz wrócimy, znaczy wrócimy do Niemiec. Tak jest. A więc do tego pana, który zginął poprzez samospalenie, który też uważał, że
że tej energii jest tak dużo, że trzeba po prostu na stadionie 20 tysięcy osób, ale jemu tego nie dano, żeby on właśnie dawał tę energię 20 tysięcy osób, ale bardzo dużo wychował za swojego życia adeptów, których nauczył, jak pobierać tą energię. No oczywiście oficjalnie wśród tych adeptów uchodzi, że to jest energia od Boga. O, tak, od Boga. No właśnie pytanie, jakiego Boga? No właśnie to jest energia przetworzona, to jest diabelska energia przetworzona i ona może nawet być elementem uzdrawiającym jak najbardziej. To nie jest żaden problem. Przecież ci wszyscy od tej energii chi, taoiści, to też uzdrawiają, też są specy od uzdrawiania. I też używają właśnie tej energii chi. Oni to nazywają energia życiowa. To jest diabelska energia, energia diabła, demonów. To jest energia przetworzona, ta z otoczenia. I taoiści nazywają to chi, a ten stan, kiedy możesz ją przyjmować, to się nazywa bigu. O, w ten sposób. Tak to możemy nazwać. I tak to wygląda. Natomiast co do białej energii, tej od z pałacu, to po prostu jest to energia, która będzie, kiedy pałac zostanie odpalony, ona będzie dla każdego człowieka, będzie ona dana i w ten sposób ludzie przestaną umierać. I w ogóle miałem też dyskusję, no bo pytano, dlaczego ludzie umierają. No dlaczego? No przecież ci hiperboryczycy schowali się ze zwierzętami, później wyszli, ale później musieli umierać. Dlaczego? Ponieważ został wyłączony pałac. Drzewa Edenu zostały rozwalone, spadły po prostu 3000 km te resztki, spadły, zniszczyły. Zostały ścięte. Zostały ścięte mrozem. One zostały ścięte mrozem. A więc to wszystko przestało funkcjonować. Przekazywanie tej energii białej w sposób taki, że to jest ona życiowa, że ona dawała życie wieczne. Ta energia, czarna energia, ona nie da życia wiecznego. Ona chwilowo jakoś tam poprawi samopoczucie, poprawi zdrowotność. Nawet niektórzy mogą być uleczeni, ponieważ są tacy, którzy tym operują. Są ezoterycy, tacy spece, że potrafią tym tak żonglować. Oni za to niezły pieniądz biorą, za takie uzdrawianie, ponieważ operują właśnie tą energią, nie? A więc, no, jak to jest, diabeł swoje dzieci chroni, nie? A więc dzieci diabła muszą mieć kapuchę, żeby po prostu funkcjonowało, żeby mogła ta energia funkcjonować wśród ludzi, żeby ich w jakiś sposób zablokować. Bo jaki jest główny cel funkcjonowania tej czarnej energii? Patrząc na te doświadczenia 15 lat z tym bioenergoterapeutą, ludzie, którzy tym się zajmowali i ci, którzy przyjmowali to, oni zostali przyblokowani na pojęcie, na zrozumienie prawdy. Na przykład do takich osób nie dotrze, którzy powiedzmy żywią się tą czarną energią, oni są wręcz zablokowani na pojęcie niebocentryzmu, Boga tego, który mieszka w kuli i tak dalej, tej całej rzeczywistości. Dla nich takie elementy prawdy w ogóle nie dotrą, chociażby się tam nie wiadomo ktoś, powiedzmy, nie wiem jak chciał, powiedzmy, zdaje się, że oni nawet jej chyba już nie szukają, kiedy pobierają czarną energię. Tak, bo oni im się wydaje, że oni już prawdę mają. Że oni już prawdę mają, więc pojęcie poszukiwania prawdy już dla takich osób nie istnieje. O, w ten sposób. A ludzie na przykład, którzy no, korzystają w jakiś sposób, chcą korzystać, no bo mają jakieś problemy, więc no, idą tam do kogoś, nie wiedząc, że to jest operator czarnej energii. W ten sposób. Oni nie wiedzą, no i w ten sposób blokują się albo sobie mnożą problemy. No to już tam nie znamy szczegółów takich, ale możemy powiedzieć, że no, w tej chwili ta pani, co 15 lat, znajoma nasza, ona doszła do prawdy. Tak, bo ona się odcięła. Ona się odcięła, ale ona się w ogóle zorientowała, że ten bioenergoterapeuta jest kimś bardzo złym. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że to jest typowy przykład demonisty, łowcy dusz. A więc
wiedziała, że coś jest z nim nie tak, ponieważ już się zorientowała, że on w jakiś tam sposób o niej podaje czarną energię, ale jej tą energię z duszy wyciąga. Wyciąga i zabiera, bo ona tych spadków energii miała coraz więcej i ona coraz więcej potrzebowała tej czarnej energii. Czyli obrotowe drzwi. Jedni wchodzą, jedna energia wchodzi, załóżmy, i zaraz zabierana jest życiowa z danego człowieka. Jedna wchodzi, druga wychodzi. Tak, i tak się bardzo często właśnie dzieje. Demony, które nas prześladują, i są to różne demony, są demony, które odpowiadają za obżarstwo, za seks, za różne rzeczy. Demon daje czarną energię, a zabiera naszą. To jest takie właśnie. Obrotowe drzwi. Tak, obrotowe drzwi. Obrotowe drzwi, w ten sposób. A teraz tak, ja chyba będę musiał chyba na zakończenie skończyć z tymi Niemcami, co to było. Bo tak to trzeba w końcu powiedzieć. Bo tak zacząłem, ale nie skończyłem. No w każdym razie, to właśnie w Niemczech mnie właśnie zainteresowano, mi opowiedziano właśnie historię tego pana z 55 roku. On właśnie ma, on umarł w 55 roku. Wychował szereg wyznawców, ich jest 80 tysięcy na całej ziemi, i ci wyznawcy, oni jakby są nauczeni pobierać właśnie tą czarną energię i też spotykają się i tak dalej, jest oczywiście taki super nastrój i tak dalej, nie? Natomiast cała tajemnica, wracając w ogóle do początku tego filmu, wracając do tych, którzy nie jedzą i nie piją, no to właśnie oni pobierają czarną energię. Ta Australijka, która pisze książki, jak najbardziej, fajnie taka wygląda, kobieta ładnie, ładnie wygląda oczywiście. No i to są właśnie, to są osoby, które pobierają tą czarną energię. One się wprowadzają w stan organizmu taki, gdzie w którymś momencie, gdzie jak nie jesz, nie pijesz, tak zdążyłem się połapać na podstawie tego filmu, w którymś momencie organizm się jakby przestawia na tą czarną energię i on już po prostu nie musi jeść, później z czasem też nie musi pić, ponieważ on się żywi tą energią. Tylko ja już jeszcze raz przypomnę, to nie są ci, którzy oglądają słońce, bo są tacy od słońca też. Oni patrząc w słońce, oni też pobierają czarną energię. To są tak zwani kirya jogiści. Ja bym chciała jeszcze Państwu podsumować tutaj, no bo chyba będziemy powoli kończyć, tak, prawda? Słuchajcie, ja mam wrażenie, że wszystkie takie w cudzysłowie cuda, gdzie nas w Biblii nauczono wypatrywać cudów i tak dalej, my zawsze przypisywaliśmy te cuda Bogu. Tak. Natomiast ja śmiem twierdzić, że te cuda to trzeba przypisać wręcz odwrotnie. Nasz ojciec niebocentryczny, on nie działa aż tak spektakularnie. Zdarzają się jakieś takie małe, nieprzypadkowe sytuacje, gdzie na przykład nam się benzyna kończy. Tak. Wyjeżdżamy z Tilburga, benzyna się kończy, nie, a ja nie jestem, ja byłem w świecie. Ile nam zabrakło do stacji? Kilometr. Tak, ale nieważne na razie. Ja to chcę powiedzieć tylko to. Ja wyjeżdżam z Tilburga, wyjeżdżamy. Ja mam wrażenie, że jeszcze mam, że jeszcze daleko, daleko jeszcze mam, powiedzmy, na rezerwie. Nagle kończy się benzyna, nagle kończy się benzyna, zjeżdżamy z autostrady. No i ten aut, po prostu zjechaliśmy taką boczną drogę, gdzie było takie miejsce parkingowe. No i pchamy samochód na to miejsce parkingowe, wysepkę, tak, na tą wysepkę, powiedzmy, pchamy i nagle widzi nas jeden Polak, który patrzy auto na polskich numerach, pchają auto, to pewnie benzyny nie ma, zatrzymuje się, zaproponował pomoc, pojechali tam 5 km dalej do stacji benzynowej, kupili benzynę, wróciliśmy, on wrócił, zalaliśmy, odpaliłem auto, nie ma problemu, pojechaliśmy, nie? Ale to są takie rzeczy, no, takie, to akurat, to doświadczenie to jest takie spektakularne w czasie rzeczywistym, czyli ja wyjeżdżając z Tilburga nie wiedziałem, że powiedzmy już jestem, powiedzmy, na oparach jadę,
A tu nagle, w czasie rzeczywistym, przychodzi pomoc właśnie człowieka, który zaproponował tąże pomoc. To tak można wytłumaczyć takie sytuacje, że po prostu w ten sposób, żeśmy mogli jechać dalej, bo inaczej byśmy stanęli na autostradzie, byłoby kłopot. A ja, widzisz, uważam, że to nie był żaden spektakular, tylko to była taka zwyczajna rzecz. Właśnie takimi zwyczajnymi sytuacjami pomaga nam ojciec niebocentryczny. Natomiast jeśli chodzi o tą przeciwną stronę, czyli diabeł i demony, oni działają właśnie tak jak i ta czarna energia, na zasadzie spektakularnych zjawisk, czyli uzdrowienia, jakaś euforia, jakaś, jak to nazwać, ekstaza, taka jakieś uczucia, jakieś takie wniebowzięcie i tak dalej, o coś w tym stylu. No, można powiedzieć, że nawet w głosie z takimi osobami, które pobierają taką czarną energię, to czuć taką rzeczywiście ciągłą ekstazę, radość, euforię i nie ma tego końca. Oni ciągle tą energię pobierają całymi dniami. Energia od ojca, chcę podsumować, nie działa w ten sposób. Ona działa zwyczajnie, kiedy mamy spadek energii z różnych powodów. Kiedy jest na przykład przygnębiająca jakaś pogoda, czy mamy jakąś depresję, czy mamy jakieś negatywne czynniki, my tą energią możemy się ratować. Ale uważam, że pobierając ją całymi dniami, jest to zachłanne i niewłaściwe. Tak jest. I co? Chyba wszystko. Chyba wszystko. No dobra, to dziękujemy.